Biegliśmy trochę do przodu. Po tym ujawnieniu, dlatego właśnie turystyczna przedstawia jako przyjeździe do Warszawy, bo jak Rosjanie wkraczają na teren Rzeczypospolitej, idą bardzo wolno. Pojazd przecinający Stanisława Leszczyńskiego, rekrutujący się głównie z Bagdaterii, z Wielkiego Księstwa Litewskiego, znaczy najbardziej byli Rosjanie, znaczy najbardziej bali Rosjan. Miał wroga imieniem Set. Set był personifikacją nocy, czy ciemności. W sensie metaforycznym codziennie rano Horus wygrywał z Setem, a wieczorem Set zwyciężał Horusa i zsyłał go do świata. Walka między ciemnością a światłem, dobrem a złem, to najstarszy model funkcjonowania świata obowiązujący. W dużym uproszczeniu historia Horusa wygląda następująco. Urodził się 25 grudnia jako syn dziewicy Izydy Mea. Jego narodziny zwiastowała gwiazda jaśniejąca na wschodzie, a niemowlę zostało powitane przez trzech królów. Horus nauczał już jako 12-latek. W wieku lat 30 przyjął chrzest z rąk Anupa i został kapłanem. Miał 12 uczniów, z którymi wędrował. Czynił też cudów. Uzdrawiał chorych i stąpał po wodzie. Występował pod różnymi imionami, takimi jak prawda, światłość, symbol, dobry pasterz, baranek. W wyniku zdrady Krzysztofa został ukrzyżowany i pogrzebany. Zmartwychwstał po 3 dniach. Ostatecznie oblężenie Gdańska przez armię sasko rosyjską stanowi takie zagrożenie dla miasta, że dla Gdańska, że Leszczyński decyduje się porzucić Gdańsk. To jest ta jego romantyczna, później przedstawiona jako romantyczna, to jego eskapada w otoczeniu kilku dosłownie służących, przedziera się z Gdańska na terytorium pruskie. No i ostatecznie ląduje w Królewie. Tak, w jakimś przebraniu. Czczono bogów reprezentujących przebraniu. Przybył do Rzeczypospolitej w przebraniu. W przebraniu. Na co to pytanie? Dlaczego to pytanie? W przebraniu chłopa. Skąd się wzięła dziewica? 25 grudnia. Odpowiedź poznamy przyglądając się ostatniemu ze sprzętu. Czeka na ekranizację Francji, wojna, wojna. Ta wojna toczy się nad Rynem, a nie Rzeczpospolitej. Jest opanowana przez wojska rosyjskie i wojska saskie. Konfederacja Dzikowska, która w 1935 roku próbuje podejmować jakieś akcje ofensywne przeciwko Saksończykom, ponosi klęskę za klęską. Zdradzony przez Wydaszowa 30 srebrników, wojska zresztą Józef Potocki bardzo szybko skapitulował, podporządkował się Augustowi, podporządkował się Augustowi III. Kolejność tych wydarzeń wyjaśniają zjawiska astrologiczne. Może nie Rzeczpospolitej, ale monarchii Leszczyńskiego. Gwiazda na wschodzie to Syrma, która 24 grudnia ustawia się w linii z trzema gwiazdami w Polsce. No i to jest wojna, która z francuskiego punktu widzenia przynosi pewne korzyści, nabytki terytorialne. Kończy się to porozumieniem Rzeczypospolitej w 1936 roku, a porozumienie austriacko-francuskie czyni ze Stanisława Leszczyńskiego władcę Lotaryngii, tytularnego, formalnego władcę Lotaryngii z zachowaniem tytułu króla polskiego.
No i w tym momencie zaczyna się ten, te kilkadziesiąt lat, bo on żyje bardzo długo, z 66 roku. Miał 88 lat, kiedy spalił się, tak, straszna historia. Stary człowiek zasnął się pomiędzy i jedna dnia się zajął ogniem i umarł od poparzeń. Nazwa Betlejem w dosłownym ale te kilkadziesiąt lat Lotaryngii uczyniło z niego, odnosi się zatem, no właśnie, filozofa dobroczynnego, dobrodzieja Lotaryngii. W XIX wieku kształtowała się w Lotaryngii, w XIX wieku ona się kształtowała, taka legenda. Ona ma troszkę charakter pewnego dystansowania się Lotaryńczyków w stosunku do centrali, to znaczy do Paryża. Myśmy też mieli swojego władcę. Co prawda to był Polak, miał dziwne nazwisko, którego nie jesteśmy w stanie wymówić, na imię miał Stanisław. Ale był to filozof na tronie. Stąd te pomniki, stąd ta legenda Stanisława Leszczyńskiego, filozofa na tronie. Oczywiście Lotaryngią rządzili intendenci króla francuskiego, sterowani decydujący czy realizujący decyzje paryskie, a Leszczyński chyba do końca życia pieścił taką nadzieję. W każdym razie bardzo mu zależało na utrzymywaniu dobrych stosunków z krajem. Uregulował swoje sprawy majątkowe, a potem próbował ściągać Dolinę Wil, znaczy do Lotaryngii swoich klientów, dzieci swoich klientów. Założył szkołę, taką szkołę oficerów szlachty. No, próbował jakoś nie tracić kontaktu, być może w nadziei, że właśnie takie miałam wrażenie, czytając o nim, że on za tym pierwszym razem w swoim życiu rozsmakował się królem i że jak już się raz te władze, korony i perło, to jednak jakoś tak to do człowieka przylega. Nie wiem, trudno mi to z postaci jest. Dość, szczerze mówiąc, dość słabo znana, dlatego że po Stanisławie Leszczyńskim została dość obszerna spuścizna. On wiele pisał głównie po francusku, chyba trochę po łacinie. Zostało trochę jego korespondencji w polskiej, ale to są teksty, szczególnie ta jego twórczość filozoficzna. To się ukazało we Francji w XIX wieku w czterech, już nie pamiętam, może nawet ośmiu tomach. To się nazywa Dzieło filozofa dobroczynnego, Ażde filozofia filozofii. To jest twórczość mocno skonwencjonalizowana, to znaczy ona dostrzega człowieka i jego rzeczywiste poglądy i emocje poza tą konwencją, której ulega ta jego twórczość, jest bardzo trudna. Ja w każdym razie nie potrafię, no może właśnie szczególnie się tym, zajmowałem. Dlatego właśnie Jezusa. Najważniejszym dziełem zwanym Stanisławem Leszczyńskiemu jest właśnie Głos Boży. No właśnie Jezus najbardziej to jest Słowa Syna, bo chodzą słuchy, że tylko wydał, a nie napisał. No, słuchy to jest taka teza, którą jedna z najbardziej interesujących chyba, z najwybitniejszych chyba osiągnięć wspominanego już przeze mnie profesora Emanuela Rostworowskiego, jednego z najwybitniejszych polskich historyków XX wieku bez wątpienia i specjalisty od historii politycznej XVIII wieku. To on poświęcił polityce francuskiej w latach 20. i 30. znakomitą książkę Polską koronę, chyba nazywaną. Praca, której przeciwstawił się tym tezom, bo jest stary XIX-wieczny, jeszcze trzeba palić. A Rostworowski postawił tezę, której niestety nie potrafił bez wyjścia ani sfalsyfikować, ani zweryfikować. Mianowicie postawił tezę, iż wiele wskazuje na to, iż głos wodny pierwotnie napisany został przez Mateusza Grążera w
Czesław Cieślińskiego, książka Cieślenina z Wielkiego Księstwa Lipskiego, który bardzo niewiele astrologiczne znaki a następnie został wykorzystany przez Stanisława Leszczyńskiego. Znaczy, to został tekst opracowania Białozora, miał się dostać w ręce Leszczyńskiego. Leszczyński to przepisał, znaczy przetłumaczył na francuski i opublikował swoją wersję. Na problem polega na tym, że żadne badania, nawet sygnologiczne, nie potrafią ani potwierdzić, ani zaprzeczyć autorstwa Leszczyńskiego na Białozorze. Stosunkowo mało materiału porównawczego dla Białozora, dużo materiału porównawczego dla Leszczyńskiego, ale prowadzono przez profesora Rostworowskiego z pomocą kolegów z UJ-u wiele lat temu takie badania właśnie stereometryczne. Nie potrafiły tej tezy ani podpisać. Ale mi się wydaje opisuje wędrówkę Słońca przez ze względu na pewien problem, pewne wątki, które się w Głosie Wolnym pojawiają w różnych jego wydaniach. Ta hipoteza przedstawiona przez profesora Rostworskiego wydaje mi się bardzo prawdopodobna, ale ciągle pozostaje hipoteza. Tymczasowo Leszczyński się pod tym manifestem politycznym podpisał. Że Izraelici oddawali część fałszywej wolności. To nie była żadna, znaczy że zwolnienie jest tekstem rewolucyjnego byka. Mojżesz zaś daleko mu do jasności myśli, jasności koncepcyjnej, którą później Mojżesz był symbolem później znajdujemy w dziełach księdza Kowalskiego. Ale jest to niewątpliwe w porównaniu z poprzednimi projektami reform, a one się zaczynają dość intensywnie kształtować. No właśnie, po śmierci Jana III Sobieskiego jest to próba generalnego uporządkowania, czy ograniczenia możliwości stosowania liberalnego i bardzo charakterystyczne dla tej epoki nacistycznej przykładzie na sprawy gospodarcze i społeczne. To znaczy chodzi o generalnie reformę poprawiającą sytuację warstw nieszlacheckich w Rzeczypospolitej. Chodzi o reformę miast, reformę gospodarki chłopskiej, no i uporządkowanie sytuacji politycznej, to znaczy ukrócenie tego, co się w skrócie nazywa Słońca, która jest za czasów Augusta III największy problem niszczy sens uprawiania polityki. W Ewangelii według świętego Łukasza Jezus zapytany przez uczniów, gdzie odbędzie się ostatnia Pascha, był naszym gościem przed 23. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję bardzo. Spotka się żony w głowie tysiąca zmarłych. Pragnę w tym jest jednym z bardziej oczywistych odniesień technologicznych. Wspomniany w nim mężczyzna to zodiakalny wód. Lista przebojów. Przedstawia się go jako postać mającą złotą. Taka lista. Symbolizuje Gdy słońce, czyli symbol Jezus, wyjdzie z perwy, przejdzie do domu wodnika. Z precesji przeźmienia wodnik następuje. Ja teraz słyszę na tej Radzie Miasta, że prezes miał osobiście regulować 120 spawaczy, czy spawają w temperaturze 600 czy 700 stopni. Posłuchajcie się Państwo sami. Wszyscy słyszeliśmy. Przecież są ci wykonawcy, którzy potem mają zadanie. Czy Państwo, jeśli pominąć sugestywne wizje z apokalipsy położenie kafelek, to sprawiacie, ile wody wlał do zaprawy? No chyba nikt tego was nie robił. No więc bądźmy naprawdę rzetelni i popatrzmy na to zupełnie z innego powodu. W inny sposób. No, życzę szczęścia temu, kto odróżni, czy coś jest spawane w temperaturze 600 czy 700 stopni, bo zapewne raczej tego nie sprawdzi. Lista przeboju TOK FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tok.fm.pl. Gdy mowa o kłamstwie, tych największych, najbardziej bezczelnych, zaskakujących swoją pomysłowością, W ciągu dnia w Warszawie spotkanie Donalda Tuska z Beatą Szydło. Po ogłoszeniu rozejmu w Syrii pierwsze sygnały o osłabieniu walk. Po atakach na Polaków od rana dwóch policjantów z kraju ma wspierać brytyjską policję.
Szef Rady Europejskiej Donald Tusk spotka się z premier Beatą Szydło. Rozmowa wpisze się w przygotowania do nieformalnego szczytu Unii Europejskiej w Bratysławie. Przewodniczący Rady Europejskiej objeżdża unijne stolice w ramach konsultacji przed tym nieformalnym szczytem, który odbędzie się w piątek. Ma zamiar rozmawiać z przywódcami wszystkich krajów członkowskich. Przed spotkaniem w Warszawie Beata Szydło zapowiadała, że powie Donaldowi Tuskowi, że family photo ze szczytu nie wystarczy, a Unia...